Mamy temat bardzo gorący na dzisiaj, temat szczegółowy dotyczący praw autorskich, więc po pierwsze wbijajcie, udostępniajcie. Pamiętajcie, że ten materiał jest przeznaczony głównie dla edukatorów i dla ludzi związanych z edukacją nauczycieli w czasach, kiedy wszyscy są zainteresowani, jak to robić dobrze, a ja jeszcze dokładnie powiem o tym, jak to robić bezpiecznie. Mówimy oczywiście o prawach autorskich. Za obok, gdzieś tam w niedaleko wirtualnym pokoju czeka nasz gość specjalny. Na dole już jest informacja dotycząca tego miejsca, które ten gość specjalny stworzył, czyli takiego bloga specjalnego www.otwartezasoby.pl. No i mówimy oczywiście o Kamilu Śliwowskim. Ja nie chcę przedłużać, bo jak to mówią, czas to pieniądz, a wy na pewno pracujecie teraz nad kolejnymi materiałami online, prezentacjami dla swoich uczniów i wielką ilością roboty. Ja jednocześnie przypominam informację, że przekażcie to wszystkim. Zadanie przeczytania podręcznika od strony 120 do strony 130 to nie jest lekcja online, w związku z tym faktycznie trzeba troszeczkę pomyśleć o tym, jak wykorzystać narzędzia do tego, żeby przenieść, nie wiem, chociażby w części klimat klasowej lekcji do lekcji online'owej. Ale nie o tym teraz, teraz będziemy mówili o tym, jak to zrobić bezpiecznie, tak żebyśmy sobie przypadkiem nie narobili problemów związanych z błędami albo z naszą niewiedzą. No, także wpuszczamy, słuchajcie, naszego mojego przyjaciela Kamila. Kamil, uwaga, 2, 1 i cześć Kamilu. Kamil już jest na scenie. Brawa i aplauz tutaj, uwaga, w tym momencie na razie prawie 100 osób bije ci brawo, ale za chwilę będzie nas tutaj zdecydowanie więcej, bo będziecie udostępniać, prawda? Ja jeszcze miałem tutaj udostępnić tylko taki napis, żebyście wiedzieli, z kim dzisiaj się widzimy. Nie zrobiłem literówki, nie zrobiłem literówki, wszystko było na szybko robione. Zostawcie komentarz, bo na razie żadnego jeszcze komentarza nie widzę, czy nas widać i słychać. Kamilu, to co? 2 słowa powiedz o sobie, skąd się w ogóle wziąłeś, bo to, że się znamy od kilku lat, to wiemy, jesteśmy oboje w grupie Super Belwszy, Kamil jest tam ekspertem od praw autorskich, ale chyba nie tylko od tego, no to opowiadaj o sobie. Super, w ogóle dzięki Ci za zaproszenie i też, żeby właśnie nie przedłużyć się, to ja powiem o sobie bardzo krótko. Z jednej strony prowadzę bloga Otwarte Zasoby i przez wiele, wiele lat, myślę, że już jakieś 11, zajmuję się edukacją medialną od takiej strony prawa autorskiego, bezpieczeństwa w sieci. Ale tak jak Ty jesteś praktykiem uczenia cyfrowo, to ja jestem takim praktykiem wspierania edukacji cyfrowej, ale nie uczę bezpośrednio. I pracuję też w Centralnym Domu Technologii i wspieram takie instytucje i działania, gdzie próbujemy unowocześniać edukację, ale trzeba to robić bardzo zgodnie z prawem, więc o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak jak nie tylko edukować dobrze, ale też edukować bezpiecznie. No i jak przenieść nie tylko tą dobrą atmosferę z klasy, tylko przenieść też materiały w sposób atrakcyjny i bezpieczny prawnie do sieci. No bo dokładnie. Dokładnie tak. Gdybyście mieli jakieś pytania do Kamila, to oczywiście piszcie w komentarzach, postaramy się na to odpowiedzieć, ale Kamil oczywiście też jest zapracowany jak każdy w tym czasie, więc być może nie bezpośrednio, ale być może sobie pomożecie wzajemnie. Ja część tutaj będę miał na podglądzie, więc to, co nam się uda wyświetlić, to będę wyświetlał. Kamil też polecił 4 linki, od których warto zacząć, one są udostępnione w tym poście, w opisie tego postu, więc jak klikniecie sobie do góry albo na dole, bo te filmiki potem pojawiają się na moim kanale na YouTubie, więc możecie też to obserwować, to tam będziecie mogli też sobie rzeczy ważne poczytać. A właśnie Kamilu, a propos tych linków, to może zacznijmy od tego, co w tych linkach jest, co się kryje linkami. Dobra, to krótko powiem w ogóle, zaczynając od tyłu, czyli od bibliografii, co możecie na szybko wykorzystać już teraz, jeżeli potrzebujecie porad, w jaki sposób zrobić cyfrową klasę i cyfrowe zajęcia, która może być też publiczna. Bo tłumacząc te linki, myślę, że warto powiedzieć sobie jedną najważniejszą rzecz. Kiedy przenosimy się do internetów i kiedy przenosimy nasze zajęcia, nasze prezentacje, kiedy przenosimy wszystko to, co do tej pory robiliśmy w klasie, to pojawia się jedno kluczowe i bardzo ważne pytanie. Jeżeli robimy to tylko i wyłącznie z naszymi uczniami, czyli to dociera tylko do naszej klasy, z którą pracujemy, to nadal obowiązuje nas dozwolony użytek publiczny, tak zwany też czasem nazywany dozwolonym użytkiem edukacyjnym. I jeżeli wykorzystują te zasoby i publicznie te materiały nie są rozpowszechniane, tylko są wyłącznie między nami jako nauczycielem, nauczycielką, uczniami, to nadal możemy to robić w tej wirtualnej klasie bezpiecznie. W momencie, kiedy chcemy zrobić cokolwiek publicznie, kiedy chcemy uczyć kogoś więcej niż tylko naszych uczniów, kiedy chcemy odpalić, tak jak pan Belfer odpara, stream na YouTubie publiczny, gdzie będzie więcej osób, będzie dostęp bez logowania, będzie dostęp bez ograniczeń, to wtedy musimy pamiętać, że nadal jesteśmy nauczycielami,
ale równocześnie nie mamy już tych uprawnień wynikających z dozwolonego użytku publicznego. W tym momencie, i to jest ten link, który znajdziecie z hasłem jak stworzyć otwarte zasoby, pierwsze kroki, to w tym momencie musimy pomyśleć trochę inaczej. Musimy przyjąć takie założenie, ok, to co ja opublikuję, to musi być moja praca, a jeśli praca, z której będę korzystał, cudza, to muszę sprawdzić, czy mam prawo te materiały wykorzystać publicznie. Czy są to materiały otwarte, czy są to materiały, które ktoś mi pozwolił wykorzystać. To jest takie kluczowe pytanie, które trzeba sobie zadać. I jak to sprawdzić, w jaki sposób szukać takich materiałów, jak do tego podejść, zobaczycie w tym linku na moim blogu otwartezasoby.pl, gdzie wrzucony jest link pierwsze kroki do publikowania, to tworzenie i publikowania otwartych zasobów. Tutaj znajdziecie taki najprostszy krok po kroku poradnik, jak sprawdzić, czy te materiały, z których chcę korzystać, są możliwe do wykorzystania publicznie, z jakich korzystać, na jakie uważać i możecie zrobić to krok po kroku. Jeżeli chcemy robić publicznie materiał, czy na YouTube'a, czy publiczną prezentację, czy publiczny kurs e-learningowy. Więc to myślę, że jest taka najważniejsza porada. Dobra, nie wyświetlały mi się komentarze, nie dlaczego akurat mi tutaj nie wyskoczyły. Z tego co wiem, na Facebooku ludzie pytają, więc ja będę starał się w miarę czytać tutaj te komentarze. Słuchajcie, prawda jest taka, że właśnie chcę podkreślić bardzo ważną informację, którą Kamil powiedział tak jeszcze raz wyraźnie. Jeżeli robimy coś z naszymi uczniami w zamkniętej klasie, w zamkniętej sali, gdzie wiemy, kto to jest w środku, to naprawdę możemy korzystać w zasadzie ze wszystkiego, co chcielibyśmy skorzystać, tak? Możemy to puszczać w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego. Nie musimy się martwić prawami autorskimi, cokolwiek, żadnymi licencjami, tak? Kamilu, dobrze myślę? W dużym uproszczeniu. Ja też cię ostrzegałem przed naszym kolem, że z perspektywy prawa nie da się nigdy powiedzieć tak super zero-jedynkowo, ale zawsze są jakby, wiesz, drobne wyjątki. Natomiast w dużym uproszczeniu z materiałów cyfrowych wyłącznie z naszymi uczniami i w celach dydaktycznych i jest to ograniczony zasięg tylko do naszych uczniów, z którymi prowadzimy zajęcia, to obejmuje nas dozwolony użytek. W momencie, kiedy to nie jest cel dydaktyczny i kiedy jest to szersza grupa niż tylko nasi uczniowie, to wówczas te możliwości związane z dozwolonym użytkiem tracimy i musimy podejść do tego dokładnie tak samo, jak zrobiłby to ktokolwiek, kto, nie wiem, prowadzi warsztaty dla dorosłych, publicznie, trener, czy firma. Po prostu musimy zdobyć prawa, musimy zdobyć licencję, zapłacić, uzyskać zgody za wykorzystanie tych materiałów. Chyba że znajdziemy i wykorzystamy tylko i wyłącznie materiały już otwarte. No właśnie. A propos tych otwartych materiałów, słuchajcie, to Kamilu, drogi, powiedz mi, gdybym zaczynał przygodę z tego, co... Bo inaczej, czy ja wpisuję sobie w Google na przykład, nie wiem, strzelam w Zoo, no nie wiem, jakieś tam, nie wiem, kolba stożkowa załóżmy, tak? I wyskakuje mi milion grafik z kolbą stożkową, czy to oznacza, że jak teraz sobie przygotowuję prezentację dla moich uczniów, którą będę transmitował na YouTubie i zapomnę włączyć prywatne albo niepubliczną transmisję czy cokolwiek innego i wstawię taką zlewkę po prostu na zasadzie kopiuj, wklej, zapisz do mojej prezentacji, nie patrząc w ogóle, czy mogę to zrobić, czy to jest gdzieś z jakiegoś firmy, inne zdjęcie zrobione, czy to jest dobrze, czy źle? Czy Google, czy polecasz Google jako wyszukiwarkę grafik, które są na dozwolonego użytku? Znaczy, tak, to idąc od początku, jeżeli zdarzyło ci się, że właśnie to się zadzieje jako publiczny materiał, no to źle. To znaczy, jakby dowolne zdjęcie tej kolby stożkowej, też zgooglałem szybko i mam je przed sobą, dowolne zdjęcie takiej kolby nic mi nie mówi o tym, czy mam prawo z niej skorzystać, czy nie publicznie. Więc pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, no to pewnie część z was to wie, a dla niektórych to może być fajna mała praca domowa, żeby teraz to odpalić. Też sobie zgooglajcie kolba stożkowa, kliknijcie na grafikę, czyli na tą zakładkę, gdzie wyświetlają nam się zdjęcia i tam w pasku zobaczycie narzędzia. I jak tylko klikniemy sobie na narzędzia w Google Grafika, to pojawi się opcja wyszukaj po prawach użytkowania. I to jest odpowiedź częściowa na twoje pytanie. Znaczy w tym momencie zamiast tych milionów kolb stożkowych, które jak rozumiem czym już są, bo widzę je przed sobą, w momencie, kiedy mam wszystkie kolby stożkowe przed sobą, muszę wybrać, ok, chcę zrobić prezentację, powiedziałeś na przykład, czy wykład na YouTubie publiczny, to znaczy, że potrzebuję mieć opcję modyfikowania takiego zdjęcia i możliwość na przykład wykorzystania tego też w celach komercyjnych, bo na moim YouTubie mogą się pojawić reklamy. Albo mogę ja coś reklamować, albo YouTube może mi coś dodać. Więc jest to jednak bardzo szerokie użycie, więc wybieram sobie, że potrzebuję mieć zdjęcie oznaczone do ponownego wykorzystania również w celach komercyjnych z modyfikacją.
No i okej, nadal mam kolby stożkowe, mam kilka zdjęć, mam kilka grafik. Rozumiem, że któreś z nich pewnie będzie wystarczająco okej do tego, żeby wrzucić do tej mojej lekcji wirtualnej. Czekaj, czekaj, Kamil, wiesz co, czekaj, 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 wiesz co, na tym etapie, bo nam świetnie tutaj idzie, ja zrobiłem to, co, o czym ty mówisz, a propos tego Google'a, i ja chcę to im pokazać, bo ja też sprawdziłem, ja tego nigdy wcześniej nie używałem, bo ja wcześniej używałem No. innych źródeł. Ja teraz im poszeruję, słuchajcie, wam cały mój ekran, żebyście widzieli Dobrze, dokładnie, o co widać, chodziło. bo w komentarzach mu sporo rzeczy nie widać. Jest OK, wiesz co, bo mamy opóźnienie, tak, mamy dużo opóźnień w komentarzach, tak działa ten mechanizm, na którym tutaj robimy, więc teraz mi się wyświetliły komentarze w ogóle wasze z początku streama, ale teraz jesteśmy też wszyscy OK. Dobra, to ja teraz, uwaga, puszczam cały ekran, udostępnij, momencik, słuchajcie, wrzucimy tak, żeby on był tylko sam na ekranie, dobra. I my, Kamil, możemy sobie rozmawiać, oni teraz wszyscy widzą, słuchajcie, jak to wygląda. Dobra. Ja wchodzę sobie na Google'a, wpisuję sobie tutaj kolba stożkowa. Dokładnie. OK, i teraz zobaczcie, przeklikuję sobie w grafikę i to nie jest tak, że wybieram sobie pierwszą lepszą, bo być może faktycznie jest tak, że jakaś firma zapłaciła za to i ona ma prawa autorskie do tego, albo fotograf, który zrobił takie zdjęcia, ma prawa autorskie. Dokładnie, tutaj dokładnie. Klikacie sobie w narzędzia do góry pod koło ustawień i teraz widzimy, możemy sobie zmienić rozmiar, kolor i nas interesuje na ten moment prawa użytkowania. I Kamil opowiedział o tym, że są z dowolną licencją, a jeżeli my chcemy to wykorzystać i w zależności właśnie gdzie opublikować i nie martwić się o tym, czy na przykład, nie wiem, Google czy YouTube nam rzuci reklamy do naszego filmiku czy cokolwiek innego, to ostatnie pola jest przedostatnie pole jest oznacz do pola. Dobra, i teraz właśnie kliknąłem to i teraz jak widzicie, wyskoczyły mi pod spodem grafiki, które mają taką opcję. I tu właśnie z takich naturalnych źródeł, z których ja najczęściej korzystam grafiki, Pixabay, to oczywiście o tej stronie też od Kamila się dowiedziałem, jest Wikipedia, jest Public Domains Creators, także teraz dopiero widzimy, z tego co wiem, te, które są oznaczone dokładnie tymi licencjami, na których nam zależy. I jeżeli ja sobie teraz, Kamilu, klikam w Pixabaya, i przechodzę na stronę Pixabay, mam tą moją kolbę, którą mógłbym użyć, no to klikam sobie z boku, faktycznie z boku widać w ogóle licencję. Darmowy do użytku komercyjnego, nie wymaga przypisania. Co to jest, Kamilu, nie wymaga przypisania? Czy to znaczy, że autora nie muszę podpisywać, tak? Może mniej więcej o to chodzić, myślisz? Kamilu, jesteś? To jest sytuacja, w której... Czekaj, coś mi przerywa. Dokładnie. Dobra, aha, że nie muszę podpisać autora. Jest dobra, nas, tak? No i klikam sobie darmowe pobieranie. Zobaczcie, mogę sobie tutaj wybrać jakieś grafiki i sporo wiem, że jest sporo opóźnienia. No ale to spokojnie, nie będziemy się tym stresowali, bo to każdy sobie obejrzy na bieżąco. No dobra, to już wiemy, jak to działa narzędzie. Mogę w takim razie wyjść sobie, wy możecie sobie w ten sposób wyszukiwać i my jeszcze powiemy o innych źródłach, z których można faktycznie legalnie czerpać. Ważne. Jakie, Kamilu, jakie mamy licencje w ogóle? Bo ja też od razu, póki oni widzą ekran, to ja wpiszę te grafiki Creative Commons. Ktoś napisze Creative Commons chyba. Jest, słuchajcie, ktoś, bo te Creative Commons, o właśnie. I teraz ty, Kamil, też widzisz podgląd mojego ekranu? Tak, tak. No właśnie, i teraz słuchajcie, mamy wyświetlone te licencje. To jest fajne, jeżeli na przykład tworzymy jakieś materiały, jeżeli na przykład to, co teraz widzicie, te grafiki są z Pixabaya, to znaczy ktoś przygotował ten zestaw grafik po to, żebyśmy mogli sobie spokojnie, za darmo je pobrać i na przykład wstawiać je do naszych materiałów. Co one oznaczają? Że jeżeli my jesteśmy twórcami, to Kamil jakby coś to mnie poprawię, jeżeli my jesteśmy twórcami jakiegoś, nie wiem, szablonu w Photoshopie czy w PowerPoincie, którego stworzyliśmy i upubliczniamy to jako PDF-a i chcemy pozwolić innym osobom, żeby albo z tego korzystać, albo nie korzystały, albo na przykład podpisywały nas jako autorów zawsze, to warto potem oznaczyć taką licencję. Tutaj widzicie te wszystkie znaczki BY, BY SA i tak dalej, właśnie mają konkretne znaczenia. To są skróty, o których za chwilę nam Kamil powie, żebyśmy wiedzieli, jaką licencję my możemy dla naszych rzeczy stworzyć. To znaczy, ja jestem twórcą, ja coś narysowałem, a nie skopiowałem od kogoś i mogę to oznaczyć daną, a nie inną licencją. Tak, Kamilu, dobrze mówię? Dokładnie. Czekaj, ktoś mi mocno przerywa teraz ciebie, bo cienko cię słyszę. Coś jakby zrywało mi z tobą dźwięk. Jeszcze raz, no, z tymi licencjami próbujemy. Chyba, że wyłączymy ekran, wrzucimy link. I wrócimy z powrotem do nas, tak? Tak. Dobra, to już w takim razie, słuchaj, wyłączamy, cyk, cyk i jesteśmy my. Dobra, to ja wrzucę Ci link, którym warto się pewnie podzielić, gdzie będą właśnie te grafiki, gdyby ktoś chciał sobie je podejrzeć, także wrzucam na czat i wrzucam też na Facebooka do Ciebie. Natomiast to, o czym zacząłeś mówić, czyli to, że mamy różne licencje, no to chyba najłatwiej sobie to wyobrazić, że jesteśmy jakbyśmy budowali z klocków Lego.
To znaczy, licencje polegają na tym, że wybieramy sobie warunki, których będziemy wymagać od osób, które korzystają z naszej pracy. I weźmy najprostsze pierwsze dwa przykłady z brzegu, to znaczy blog Superwerfów i Wikipedię. Pewnie kojarzycie oba zasoby. Wikipedię statystycznie każdy Polak korzystający z internetu na nią wchodzi, gdzie oba te zasoby są otwarte, i Wikipedia, i blog Superwerfów. I blog Superwerfów ma licencję tylko z ikonką człowieka. Najprostsza licencja CC BY, Creative Commons Uznanie Autorstwa. Co to oznacza? Że żeby wykorzystać dowolny materiał z tego bloga, ja mogę sobie go skopiować, mogę go wrzucić na inną stronę, na przykład jeżeli prowadzę jakieś medium edukatorskie, nauczycielskie czy gazetę, mogę go sobie skopiować. Wystarczy, że podam informację, kto napisał ten wpis, który kopiuję, i podam informację o licencji. To są dwie wyłączne rzeczy, które są ode mnie wymagane. Mogę sobie z niego skorzystać, mogę go wrzucić do swojego materiału, mogę dzielić się nim dalej z kolejnymi osobami. Jedynie muszę zapamiętać, żeby podpisać autora, tak? Czy to był Dawid, czy to był Kamil, czy to była Zyta, czy ktokolwiek, kto napisał tam jakiś wpis, z którego korzystam, autora, autorkę, i podać informację o licencji. To jest wszystko, co jest ode mnie wymagane. I tutaj bym się na chwilę zatrzymał, bo zobaczcie, jakie to jest proste. To znaczy, mamy od kogoś, od autorów, autorek, świetne, proste prawo i sygnał, możecie korzystać z moich prac. Jedno, co jest potrzebne, to żeby dać znać innym, że korzystamy z cudzej pracy. I bardzo często to jest ta jedna mała rzecz, której nawet zapominamy zrobić, a która jest, wiecie, trochę takim oznakiem, po prostu przybijam piątkę, znam życie ludzie i szanuję twoje prawa. Ja wejdę ci w słowo, bo teraz właśnie jest mocny ruch, też ja się podpisuję pod tym, samo się nie robi, jest taki hashtag, samo się nie zrobiło, czy samo się nie robi w internecie. Jeżeli korzystacie z czyichś quizów i wiecie, kto jest autorem, jeżeli korzystacie z rzeczy, które ktoś udostępni na swojej stronie internetowej, pamiętajcie, za wszystkim stoi kupa roboty. I my nie chcemy, twórcy tych wszystkich treści edukacyjnych, my nam nie zależy na niczym, ale dla nas jest ważne to, że wy napiszecie, że to naprawdę stoi jakiś X człowiek, bo potem mówimy o tym, że nauczyciele to są nieroby i nic nie robią. Ale jeżeli na przykład nie napiszecie, że to zrobiła na przykład Aleksandra Szołka, Sean Kamińska, moja ulubiona nauczanka z Piły, którą serdecznie pozdrawiam, która rozpoczęła tam też akcję, którą ja przybijam jej piątkę totalnie, że szanujmy wzajemnie tych, którzy tworzą te treści, piszmy, że stworzyła taka i taka pani, autorka bloga takiego i takiego, nauczyciel na przykład, wiecie, o co chodzi, bo to w ten sposób powoduje, że jak ktoś inny z tego będzie korzystał, to wie, kurczę, to ci nauczyciele to nie tylko piją kawę sobie i nic nie robią przez te swoje mityczne 18 godzin, tylko rzeczy robią inne i dzielą się tym wszystkim, także to jest dla mnie istotne, to co Kamil powiedział, nie bójmy się, inaczej, nie, że nie bójmy się, dbajmy o to, żeby podpisywać twórców, nawet nie musicie się z nimi kontaktować, jeżeli tam jest to właśnie CC BY, to wystarczy, piszecie i podpisujecie, nie musicie nam pisać, czy możemy z tego skorzystać, tylko właśnie o to, że bądźcie tego świadomi, że to jest fajne, po prostu jest dobre. Tak, a tu dorzucę wam drugi argument do tego, co powiedział Dawid, i się z tobą w pełni zgadzam. Drugi bardzo ważny argument jest, wyobraźmy sobie, że to nie jest tylko wpis na, albo właśnie, może to jest wpis na blogu, ale który dotyczy metodyki nauczania, który jest, no wiecie, dosyć ważny, może nie wiem, może zawierać jakieś rzeczy, które są kontrowersyjne, może się z tym zgadzamy, może nie, może byśmy chcieli poprawić to, co w nim jest napisane. W momencie, kiedy oznaczamy tych autorów, idziemy do źródła, to też dajemy kolejnym osobom znać, z jakich materiałów my korzystamy, i ta osoba, która nas czyta, na przykład nasz przerobiony materiał, może sobie zobaczyć, ok, to ja chcę też napisać, nie wiem, do tamtego autora czy autorki, i wtedy w tym momencie możemy zawsze prześledzić też jakość między tymi materiałami. To jest super ważne. Na przykład to jest bardzo ważne w e-podręcznikach tych państwowych, które powstają od paru lat, że no jakby potrzebujemy informacji o autorach. Nie tylko, że ten materiał jest darmowy i możemy sobie go wykorzystać, ale jeżeli jest dobry albo zły jakościowo, to ja też muszę na przykład wiedzieć, móc sprawdzić, kto go napisał. I to oznaczenie autorstwa też pozwala mi to po prostu prześledzić między materiałami, zwłaszcza kiedy są zmieniane przez kolejne i kolejne osoby. A e-podręczniki, Kamilu, na jakiej są licencji? Po prostu CC, z tego co pamiętam, wolnej? Tej samej licencji, czyli wystarczy podpisać autorów. Nic więcej nie potrzebujemy. Słucham? No właśnie. Jeżeli znamy tych autorów, a jeżeli nie znamy autorów i bierzemy jakąś grafikę, która jest udostępniona na e-podręcznikach i wstawiamy do naszej prezentacji, to co wtedy? Jeżeli nie ma dokładnie wskazanego autora w wypadku licencji Creative Commons, ale jest podana licencja, to wtedy podajemy wyłącznie informację o źródle, ale nadal możemy z tego korzystać. Czyli podajemy informację o licencji i źródle pochodzenia, ale nie musimy za każdym razem znać wszystkich konkretnie autorów, konkretnie osoby. Ja też nie muszę się podpisać pod swoimi materiałami czasem w sieci, i nadal mogę je opublikować na wolnej licencji. Więc z podręczników możemy korzystać dowolnie.
Zadam pytanie, które jest też z mojej bajki. Biorę sobie materiał z e-podręczników, wklejam w prezentację, którą potem używam jako tło do filmu, który gdzieś tam opowiadam. I teraz tak, wiadomo, że czuję potrzebę, że jeżeli to jest obrazek z e-podręczników, to wklejam sobie pod obrazkiem link do tych e-podręczników. Ale jeżeli na przykład teraz ja tą prezentację nagrywam w formie wideo i nikt tego linku nie może kliknąć, no bo wiesz dobrze, Kamilu, że to tak działa, to czy sam fakt tak na tej prezentacji widać, że ten link jest, czy ja napisałem, jakie to jest źródło dwukropek i wpisałem link, to już jakby jestem krytyk, czy nie? Tak, to jest zupełnie okej i to jest nawet bym powiedział lepsze niż druga opcja, bo ty prowadzisz też kanał na YouTube, więc dobrze wiesz, że bardzo dużo informacji zawiera się bardzo często w opisie filmów pod spodem, które nie są integralną częścią tego pliku, czyli w momencie, kiedy na przykład ktoś by sobie pobrał twój filmik, to już nie znajdzie tych informacji, które są w opisie na dole, czyli wszystkich linków i materiałów tam. Więc tak naprawdę, jeżeli robimy materiał wideo, a korzystamy w wideo z otwartych zasobów cudzych, to musimy je opisać i wystarczy ten opis w planszach końcowych, tak? Taki, który ktoś może sobie przepisać. Nie jest klikalny, ale jest czytelny, mogę go znaleźć, mogę go przepisać. Bo ważne, żeby to było połączone, na przykład nieukryte, tak? Tak prawnie się trochę o tym mówi, tak, że ta informacja musi być zrobiona w taki sposób, który jest łatwy do znalezienia, tak? Nie utrudnia użytkownikowi tego, że ja mogę właśnie znaleźć, z jakich źródeł korzystał Dawid, tworząc to wideo. To musi być mocno czytelne. Jak to zrobisz, to jest już twoja praktyczna. Dobra, no czyli okej, dobra, kamień z serca, czyli wiemy już, czyli uwaga na filmach, możemy korzystać też z materiałów, których trzeba opisać źródłem, bo to jest dla mnie to, nie miałem czasu nigdy Kamila o to zapytać, ale to znaczy, że z intuicja mi dobrze podpowiadała, że jeżeli pisze źródło, to ktoś, kto ma prawo, możliwość przepisania sobie ręcznie tego linku, to jest w stanie sięgnąć do źródła, więc nie mamy niczych praw. Dobrze, dzięki ci Kamilu, bo uspokoiłem się. Informacja o licencji, dwie kluczowe rzeczy. Informacja o licencji. Dobra, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo my jesteśmy na tej licencji CC BY, a co dalej? Co te kolejne skróty nam mówią, co te różne wersje wytłumacz nam? Dobra, podnosimy poprzeczkę. Znacie Wikipedię wszyscy, więc nie będę o niej mówił, jak działa, ale to, co jest ważne w Wikipedii, to wszystkie treści, te, które są napisane na Wikipedii i większość też materiałów graficznych. A tak jak szukałeś tej kolby stożkowej, no to od razu było widać, że poza Pixabay połowa tych zdjęć i grafik była z Wikipedii, z różnych artykułów, z różnych miejsc. No więc Wikipedia jest dostępna na tej drugiej licencji, którą mieliśmy w kolejności w grafice, albo którą możecie sobie znaleźć też na stronie Creative Commons. To jest licencja Creative Commons, uznanie autorstwa na tych samych warunkach. I jeżeli nie zasnęliście po drodze, jak tylko nazywałem tą licencję, bo nazwa skomplikowana, to na czym to polega? Uznanie autorstwa to już wiecie, chodzi o to, że muszę podpisać autora bądź autorkę materiału, z którego korzystam. Nie zapomnieć o ich nazwie, nazwisku, pseudonimie, kiedy korzystam z ich materiału. To jest pierwszy warunek. Drugi, na tych samych warunkach, to oznacza, że w momencie, kiedy korzystam z ich treści, czyli na przykład z tego artykułu z Wikipedii albo z tej grafiki z Wikipedii, to ten materiał, w którym ja skorzystam z tego materiału, ich, czyli na przykład przerobię sobie tą kolbę stożkową, zrobię jakiś remix tej grafiki, nie wiem, z infografikę na bazie tej ich oryginalnego materiału, to ja też muszę na tej samej licencji opublikować swój materiał. I to jest z jednej strony super, ale czasem nam to będzie coś utrudniało. I tu spróbuję to prosto wyjaśnić. Super, dlatego że zobaczcie, nadal nie musimy płacić, nadal nie musimy pytać się o zgodę i nadal możemy skorzystać nawet komercyjnie z takiego zasobu. Nadal mogę zarobić na tej infografice i na przykład brać pieniądze za jej wydruki. Natomiast to, że ja muszę to opublikować na tej samej licencji, oznacza, że muszę też objąć nowy materiał, tą samą licencją i kolejne osoby, które będą korzystać z mojego materiału, też będą korzystały w ramach tej samej licencji. Wszyscy się zamykamy w tym jednym darmowym tym prawie, w tych samych możliwościach. Dzięki temu Wikipedia działa i się nie rozsypała. Gdyby to działało inaczej na innych licencjach, to Wikipedia po prostu by nie mogła być współtworzona przez tyle osób. I to jest licencja, którą znajdziecie poza Wikipedią w bardzo wielu projektach społecznościowych, takich, które są tworzone przez grupy ludzi współpracujących ze sobą. Natomiast jest to rzadsza licencja, jeśli chodzi o materiały edukacyjne. To bym powiedział pół na pół. Są takie na CC BY, czyli na uznanie autorstwa i są też takie. To jest po prostu licencja trochę bardziej radykalna, trochę bardziej restrykcyjna, ale nadal pozwalająca nam zrobić dosłownie wszystko z tym materiałem, nawet komercyjnie. Natomiast różnica byłaby taka, uprzedzając twoje prawdopodobne pytanie, a jak to by zadziałało na YouTubie, to powiedzmy, że mamy muzykę, którą byś chciał wykorzystać jako podkład muzyczny w twoim filmie na YouTubie. I ta muzyka jest na tej licencji, takiej jak na Wikipedii. Uznanie autorstwa na tych samych warunkach.
Co to oznacza? Że twój filmik cały z tym podkładem muzycznym też na tej licencji musiałby zostać opublikowany. To jest tak jakby zarażenie tego nowego utworu tą pierwotną licencją. Okej, bardzo fajne porównanie. Dobra, no to jedziemy dalej, Kamilu. No dobra, no to pamiętacie, że zaczęliśmy od klocków Lego, dorzucamy kolejne klocki. Jak spojrzycie sobie albo zgooglacie też te ikonki, to zobaczycie, że pojawią się dwie ikonki jeszcze nam dodatkowe. Ikonka z przekreślonym dolarem i ikonka z przekreślonym znakiem równości. Przekreślony dolar, najbardziej domyślny warunek ze wszystkich, co to znaczy, nie mogę zarabiać na takich treściach. Jeżeli znajdziecie materiał, który ma coś takiego, czy to będzie grafika, albo to będzie wideo, z którego chcecie skorzystać, to znaczy, że możecie sobie za darmo go pobrać, możecie taki materiał dalej przerabiać, ale jeżeli tylko ma ten znaczek z przekreślonym dolarem, to znaczy, że ja nie mogę na tym zarabiać, nie mogę korzystać z tego komercyjnie. Czyli znów, przechodząc do przykładu wideo, nie mógłbym na przykład dorzucić reklam do takiego materiału wideo na YouTubie. Nie mógłbym wykorzystać tego do szkolenia komercyjnego. Przepraszam. To są takie klasyczne przykłady, gdzie ta licencja z przekreślonym dolarem, ona będzie nie pozwalała mi tych materiałów tak dostępnych wykorzystywać komercyjnie. To powinno być raczej dosyć proste i takich materiałów dla edukacji znajdziecie akurat mało, no bo edukacja na szczęście ma tendencję do tego, żeby się dzielić swobodnie i niekomercyjnie, bo nie na tym zarabiamy. Nie na tych treściach. Nie tylko... na tym zarabiamy. Zarabiamy na pracy przy tablicy. Zarabiamy na pracy. Dokładnie. Więc takich treści takich edukacyjnych, przeznaczeń edukacyjnych jest mniej. I następny znaczek, następny klocek to jest ten przekreślony znak równości. Na szkoleniu bym oczywiście zrobił quiz i byście musieli odpowiedzieć na jakimś Kahucie czy Mentimetrze, co myślicie, że to znaczy, ale nie mamy na to czasu, więc podpowiem od razu. To jest coś, co prawnie byśmy nazwali zakazem tworzenia utworów zależnych. Czyli nie mogę takiego materiału modyfikować. Mogę z niego korzystać tylko w oryginale. Wyobraźmy sobie scenariusz zajęć, podoba nam się, chcemy go wrzucić na swojego bloga, spoko, mogę to zrobić w wersji 1:1. Mogę skorzystać z takiego scenariusza zajęć, ale nie podoba mi się coś w nim i chciałbym zmienić ćwiczenia, to już tego nie mogę zrobić. Nie mogę bez dodatkowej zgody od autora czy autorki takiego materiału przerobić. Nie mogę go przetłumaczyć na inny język, nie mogę go zmodyfikować. Znów, bardzo prosty warunek, ale też widzicie, że bardzo restrykcyjny, bo on nagle nam odcina możliwość poprawiania po kimś pracy. No właśnie, Kamilu, bo czuję się wtrącę. To oznacza, że taki materiał z tym przekreślonym znakiem równości, gdzie jest granica inspirowania się, tak, a granica kopiowania? Okej, dobra, to poruszyłeś w ogóle kolejny temat, który już jest szerszy niż tylko licencje, czyli w ogóle takich podstaw prawa autorskiego. Inspirowanie ma konkretny też termin w prawie autorskim, mamy utwory inspirowane i utwory zależne. Utwór zależny to jest taki, który dosłownie, jak nazwa wskazuje, zależy od innego utworu, to znaczy wykorzystuje jego fragmenty bądź utwór w całości do tego, żeby stworzyć nowy utwór. Utwór inspirowany nie ma takiego bezpośredniego połączenia. Wyobraźmy sobie przykład, idąc też tropem nauczycielskim, dosyć częsty w edukacji Harry'ego Pottera, gdzie mamy, gdybyśmy mieli się zainspirować przygodami Harry'ego Pottera i stworzyć książkę, o której jest to chłopcu, który miał problemy w dzieciństwie, ale ma magiczne właściwości, to jest to inspirowany utwór. Gdybyśmy zaczęli wykorzystywać dokładnie te same nazwy własne, które pojawiają się w Harry'm Potterze, gdybyśmy skopiowali jakikolwiek fragment tekstu, na przykład jakiejś przygody, nie wiem, jakiejś piosenki, która występuje w tym utworze, to byłby utwór zależny, tak? To znaczy jego prawa zależą od tego utworu, z którego go skorzystaliśmy. Więc w momencie, kiedy przerabiacie czyjś utwór, dosłownie przerabiacie, bierzecie, nie wiem, czyjąś grafikę, czyjś tekst i na nim pracujecie, to tworzycie utwór zależny. Kiedy widzę czyjś pomysł, na przykład, nie wiem, na fajną grę, i ten pomysł mnie inspiruje do tego, żeby napisać zupełnie swoją grę, ale jest podobna mechanika, podobne przygody, to jest utwór inspirowany, tak? Jakby ta granica oczywiście nie jest taka super jasna, to możecie pewnie dawać bardzo dużo przykładów granicznych, byście pewnie mi podali, na szkolenie byśmy sobie je rozpracowali, ale w takim najprostszym, myślę, że to, co mogę podpowiedzieć, to jest właśnie myślenie w takiej kategorii, czy ja przerabiam, korzystam z czyjegoś utworu, biorę z niego bezpośrednio coś, fragmenty, czy biorę z niego pomysł, a sam pomysł, idea nie jest chroniona. Znów, dobrze to widać po grze. Każdy z nas może zrobić grę o podobnej mechanice do Monopoly, ale gdybyśmy zaczęli kopiować grafikę tego, jak wygląda plansza do Monopoly, to tego nie mamy prawa zrobić.
to powiedzmy, albo skorzystać z nazwy. To byłoby powiedzmy też takie radykalne, konkretne przykłady. Okej, no dobra, dużo mi się wyjaśniło w głowie. No to teraz pytania, które na pewno się pojawiają. A co mi grozi, kiedy się pomylę? Okej, okay, to jest też klasyczne pytanie szkoleniowe. Tak, prawo z prawem cywilnym. To też, żeby nie zasnąć za szybko, ja nie chcę Was zanudzić. Natomiast konsekwencje są takie, jeżeli naruszę czyjeś prawo autorskie, czyli skorzystam z czyjejś pracy i nie miałem do tego prawa, czyli nie był to otwarty zasób i nie dopełniłem tych warunków albo popełniłem po prostu plagiat, to ta osoba, kiedy się zorientuje, ma po prostu prawo dochodzić swoich praw. I oczywiście jest to prawo cywilne, więc niestety to dochodzenie swoich praw do sądowej sytuacji dochodzi w nim rzadko, zwłaszcza w takim środowisku jak nasze, czyli edukacyjnym. Nikogo z nas raczej nie stać na to, żeby się procesować i to się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Raczej zdarza się w drugą stronę, znaczy może nam się zdarzyć naruszenie tych praw osób, które na przykład są właścicielami bardzo profesjonalnych i drogich utworów. To się zdarzało też nawet szkołom i nauczycielom w Polsce, więc warto na to uważać, jednak właśnie wyszukując chociażby te grafiki do wykorzystania. Więc może mi się zdarzyć to, że ktoś może chcieć ode mnie pieniędzy i może dochodzić swoich praw sądowo, odpukać, oby nam się to nikomu nie zdarzyło. Najczęściej tak naprawdę będziemy proszeni o usunięcie naruszenia, czyli po prostu i tutaj najczęściej wszystkim się to rekomenduje, jeżeli znajdziemy też ktoś łamie nasze prawa, to nie straszmy od razu sądem, to nie ma sensu, bo pewnie nie będziemy tego robić, nie będziemy mieli na to czasu i zasobów. Natomiast poprośmy o to, żeby ktoś usunął te błędy. To znaczy, i żeby nie było, jak to jest praktyczne, zdarzyło mi się dosłownie o tym rozmawiać w poniedziałek, kiedy między kilkoma nauczycielkami pojawiła się właśnie sytuacja tego, czy można było coś opublikować zgodnie z prawem i że pojawi się u kogoś materiał zapożyczony od kogoś innego. I naprawdę wystarczyła informacja o tym, wiesz co, brakuje podpisu informacji o autorkach części Twojego materiału, czy możesz je podpisać? I to załatwiło sprawę. To jakby było wszystko i poszło super. I zajęło, wiecie, kilka wiadomości na Messengerze. I nikt nie miał tej złej woli. To się czasem zdarza przez przypadek, czasem też ktoś nie myśli, no, pewnie tak jak ja na co dzień w swojej pracy, z perspektywy prawa autorskiego. Nie musicie o tym myśleć, ale warto mieć to w głowie gdzieś tam i o tym pamiętać. Więc to byłyby konsekwencje i warto się przygotować na to w obie strony. Znaczy wiedzieć, jak napisać i zwrócić komuś uwagę z prośbą o to, żeby to poprawił, bo jednak mamy prawo dochodzić tych swoich praw też w ten sposób i żądać, nie wiem, podpisywania swoich materiałów albo usuwania ich, kiedy ktoś skorzystał z nich bez naszej zgody. A jeżeli publikujemy otwarte zasoby, to też proszenie o to, żeby być dobrze opisani i oznakowani i żeby mieć te piątki przybite prawidłowo. Natomiast w drugą stronę my musimy się pilnować i dbać o to, żeby jednak nie przekroczyć tych granic co do materiałów cudzych, tak? Żeby nie przekroczyć tych granic tego, co możemy zrobić z cudzym materiałem, bo odpukać, ale jednak konsekwencje się mogą zdarzyć. Myślę, że bardziej wizerunkowe niż czysto prawne, chociaż prawnie oczywiście też mogą być. To się po prostu zdarza bardzo rzadko w takich treściach, o których my mówimy. Już prędzej na przykład komuś może się automat zdjąć wideo z YouTube'a. To się zdarza też w edukacji najczęściej, czyli wrzucicie podkład muzyczny z popularnym kawałkiem, albo nie wiem, właśnie uczniowie wrzucą, bo chcieli urozmaicić fajny kawałek Jest na hit, nie? YouTube w konkursie i on znika, tak? Szybko pojawia się czarny ekran, utwór został zablokowany w wyniku naruszenia czyichś praw autorskich. To jest taki idealny przykład tego, jak to już dzisiaj bardzo często automatycznie wręcz działa w internecie. Tak. To się zgadza. YouTube ma taki mechanizm, który wykrywa po prostu audio i wie dobrze po indywidualnym odcisku palca danego dźwięku, że to jest coś, na co prawa autorskie wytwórnia nie dała. I są dwie opcje: albo tak jak Kamil powiedział, wyłączają, lub ewentualnie automatycznie mówią, dostajecie maila, że nic się nie wydarzyło, nie musicie zareagować, ale podłączają reklamy na rzecz twórcy tego materiału, czyli automatycznie w waszym kanale zarabia twórca tego materiału. To jest, moim zdaniem, to jest nawet całkiem uczciwe. Deal ze względu na to, że, bo ja pamiętam, kiedyś czytałem a propos YouTube'a, mieli wielki problem i oni podpisali po prostu umowę z większością wydawnictw, jeżeli chodzi o muzykę, że nie będą ścigać, bo nie są w stanie, tylko wydawcy po prostu zarabiają potem dodatkowo jakieś tam tantiemy na tych reklamach. To bardzo uczciwe, w sensie, no nie, z tej skali YouTube'a nie byliby w stanie sobie z tym poradzić, obeszli to w ten sposób. Więc jest okej. A propos YouTube'a, nie wiem, czy ty, Kamil, wiesz, bo ja nigdy się w to nie zagłębiałem. Moje materiały, jak się publikuje cokolwiek na YouTubie, to tam w ustawieniach zaawansowanych można ustawić sobie licencję, na jakie się publikuje.
są dwie. Jest Creative Commons, chyba bodajże ogólny po prostu, i tak. Są licencje YouTube'a. Powiedz mi, czy ty możesz mi wytłumaczyć, czym się te dwie licencje, jeżeli mówimy o YouTubie, w ogóle różnią od siebie? Dobra, różnią się niewiele, ale dosyć znacząco. Możemy wybrać licencję Creative Commons uznania autorstwa, tą, od której zaczęliśmy, od której rozmawialiśmy, czyli taka, która wymaga wyłącznie podpisywania autora, autorki i podawania informacji o tym, jaka jest licencja. To jest najprostsza, ta, która jest najszersza. Ja na niej udostępniam, ja zmieniam zawsze na nią, bo domyślnie jest YouTube'a, a ja mam dostępny właśnie Creative Commons zrobię. Dobra, no to i na tej licencji na przykład, nie wiem, jest twój kanał, na tej licencji jest Pistacja Matematyka, też świetny kanał edukacyjny, z tak, którym tak, pracowałem. Polecam. I co to oznacza? Że ta licencja pozwala mi na przykład też skopiować sobie te wideo i wykorzystać szerzej, na przykład wrzucić je w innym miejscu, poza YouTube'em na przykład. Ja mogę nadal jakby dystrybuować szerzej niż tylko na twoim kanale takie materiały, wyłącznie cały czas podpisując i linkując z powrotem do ciebie, tak? Czyli to zawsze wraca do ciebie w takiej postaci. Natomiast to jest coś, co mogę wykorzystać szerzej. Natomiast ta standardowa licencja YouTube, ona jest pozornie bardzo podobna, to znaczy ona też zawsze będzie wymagała podawania informacji o autorze, autorce. Natomiast to jest licencja, która pozwala tylko i wyłącznie korzystać z tych materiałów w ramach YouTube'a. Więc możecie sobie jeszcze, jak to, nie wiem, wyobrazić może w taki sposób. W momencie, kiedy możemy to robić tylko na YouTubie, to możecie do takiego materiału linkować, ale gdybyśmy mieli stworzyć wirtualny podręcznik, który jest na przykład jakimś plikiem zamkniętym, który jest dystrybuowany jako aplikacja, jako gra, no to nie możemy tego wyciągnąć z YouTube'a. W momencie, kiedy chcielibyśmy to, nie wiem, twój firm, pana Belfra, wykorzystać jako otwarty zasób w ramach gry komputerowej, która jest poza YouTube'em, tak, jest jakąś grą komputerową, jak jakiś Counter-Strike, no to fragment tego filmiku dałoby się tylko dzięki temu, że jest na tej wolnej licencji, wykorzystać poza YouTube'em. Więc to jest taka jedna zasadnicza licencja. Okej, okay, to dzięki, że mi to wyjaśniłeś. Wiesz co, ja jeszcze trafiłem jakiś czas temu, nie teraz ostatnio, ale trafiłem jakiś czas temu pytanie na temat tego, czy oni, jak jakiś nauczyciel nagra sobie jakiś filmik na YouTubie, wrzuci tam filmik, zdjęcia, co do których nie ma pewności właśnie a propos licencji, a uwaga, link do tego filmu umieszczam na stronie internetowej szkoły, czyli wiesz, pochwalam się, że nauczyciel zaczął robić fajne rzeczy i nie wszyscy to oglądają. To co z tym? To jest zgodne z prawem, czy już przekroczenie tych praw licencyjnych na stronie internetowej, do której wszyscy mają dostęp? No to tak, z perspektywy prawnej osobą, która jest odpowiedzialna za to, czy w tym filmiku jest wszystko zgodne z prawem, czy nie, jest osoba, która go rozpowszechnia, czyli ta osoba, która go opublikowała. W momencie, kiedy my linkujemy do już jakiegoś cudzego materiału, czyli na przykład linkujemy na niego do takiego materiału na stronie szkoły, na własnym blogu, no to my nie jesteśmy osobami, które rozpowszechniają ten materiał, dajmy tylko do niego link. Gdybyśmy zrobili kopię takiego materiału, pobrali go na dysk i wrzucili na serwer szkoły i on na przykład nadal faktycznie zawiera nie naszą muzykę, ktoś naruszył w tym filmiku prawa autorskie, to my też zaczynamy go rozpowszechniać. Sam link, sam embed YouTube'a na naszej stronie jeszcze czymś takim nie jest, jeżeli odpowiadam na twoje pytanie. Okej, okay, no właśnie, bo to jest też właśnie bardzo ważne a propos projektu, nad którym teraz pracujemy, lekcjewsieci.pl, że właśnie nie pobieramy cudzych materiałów z YouTube'a, tylko jak już, to po prostu wstawiamy linki, bo rozumiem, że jak ja tworzę na przykład swojego bloga i tak dalej i stwierdzę, że na przykład Kamil zrobił świetną rzecz, to na blogu nie kopiuję jego grafik czy jego tekstu, tylko mówię, słuchajcie, przeczytajcie tekst Kamila, tu jest link do pełnego artykułu i ten link ma kierować do twórcy, czyli do bloga, do twojego bloga, w związku z tym ja nie łamię praw autorskich, nie jestem też odpowiedzialny za twoją treść, tylko po prostu ja rekomenduję twoją treść, odsyłając do źródła, a źródłem jesteś ty, czy jakiś filmik na YouTubie, tak? Tak to jest, i to jest, wtedy jest wszystko w porządku. To jest wszystko w porządku, ale tu podkreślę jedną rzecz, dlaczego też czasem duże projekty, chociażby te wspomniane podręczniki, działają inaczej. Bo zobacz, powiedzmy, podoba ci się materiał z mojej strony i moja strona jest otwartym zasobem. Możesz sobie skopiować moje treści i w momencie, kiedy ja zapomnę zapłacić za domenę i moja strona zniknie, to ty nadal masz prawo korzystać z tych moich treści i masz je u siebie na swojej stronie, czy w podręcznikach, czy w lekcji w sieci. I dzięki temu możesz na przykład po prostu zbierać i kumulować te otwarte zasoby u siebie i będzie do nich dostęp. W momencie, kiedy, nie wiem, okaże się, że coś się zmieniło na YouTubie, albo na przykład jednak YouTube stwierdził, że może w jakimś filmiku naruszasz czyjeś prawa autorskie do jakiejś muzyki, bo się, nie wiem, pomylił automat, i twój filmik zniknie, przestanie być wyświetlany, to, że ja mam do niego link, nic mi już nie pomoże, nie mogę się z niego nauczyć, on znika. I pod tym względem jest ogromna różnica i duże projekty, zwłaszcza te publiczne, takie jak podręczniki, bardzo rzadko linkują do zewnętrznych treści, tylko w takich sytuacjach już, kiedy nie ma innej możliwości, natomiast wszystko starają się skumulować do siebie, no bo
Wyobraźcie sobie życie z podręcznikiem, w którym, nie wiem, co parę dni zmienia się kawałek treści, bo coś znika z internetu właśnie z takich głupich powodów, jak zapomnienie przedłużenia domeny albo zdjęcie filmiku z YouTube'a, bo ktoś wrzucił podkład z fragment z Madonny dla fanu, albo z jeszcze jakichś innych powodów, tak? To się zdarza. Na przykład często zdarzają się takie sytuacje, że kanał po prostu zostaje zablokowany z jakiegoś różnego powodu i coś, co rok temu użyliście, potem nagle ktoś zrobił jakieś kilka błędów na YouTubie, coś zepsuł po prostu swoją opinię i ktoś to zgłosił, cały kanał jest zlikwidowany, a wasze materiały, które na przykład były świetnie używane przez ileś tam czasu i lat, już zostają się bezwartościowe, bo osadzony w nich film pokazuje, że takiego filmu nie ma na YouTubie. Na pewno wielokrotnie trafiliście na coś takiego. YouTube ma jeszcze jedną rzecz, a propos, jak jesteśmy na YouTubie, że można w ustawieniach filmów zaznaczyć, że można go odtworzyć tylko z YouTube'a, czyli może się okazać, że jak jestem na stronie mojej, zalinkuję taki materiał, który mi na YouTubie działał, to już na mojej stronie, nawet jeżeli on jest osadzony jako link, to YouTube powie sorry, tutaj tego nie odtworzysz, musisz wejść, kliknąć w YouTube'a i przejść na YouTube'a i tam dopiero ci pozwolimy to odtworzyć. To nie są domyślne ustawienia, to ktoś, kto tworzy film, musi to przestawić, ale trafiłem już na takie treści, w związku z tym też warto uważać na to, trzeba wtedy ewentualnie w opisie okienka napisać, że musicie to otwierać, nie wiem, na YouTubie bezpośrednio, nie? I warto pamiętać, że to właściciel kanału może to zmienić w dowolnym momencie. To znaczy, my możemy na przykład z tego radośnie korzystać z naszej stronie i będzie sobie zembedowane i będą z tego uczniowie korzystać i budzimy się pewnego dnia, nie sprawdzamy tego, a nagle się okazuje, że tego już nie ma na naszej stronie właśnie, bo na przykład ktoś zmienił, przesunął wajchę na to, że jest filmik tylko do oglądania na YouTubie. No i na przykład nagle, nie wiem, uczeń na przykład nasz musi to sobie wyszukać osobno i może już na to nie wpaść, tak? Bo też po prostu, tak? Jakby było na stronie nie ma, to być może już nauczyciel nie każe tego oglądać, tak? Tak, to się zgadza. No dobrze, no niestety nie działa czat, w związku z tym trochę gadamy sobie między sobą. Wiem, że są chyba jakieś, słuchajcie, mocno zawalone chyba są serwery Face'a w tych czasach, bo totalnie mocno nam wszystko tutaj laguje. Ja myślę, że wszystko, co mogło was, co mogliście pytać, wiecie. Kamil, jeszcze podaj ewentualnie takie, jeszcze raz, te strony internetowe, które według ciebie są najlepszym źródłem czerpania tych treści darmowych, o których nie musimy się martwić, jeżeli chodzi o grafiki, być może coś o muzyce powiesz, być może coś, jakieś są materiały stokowe dotyczące filmów. Mm-hmm. To żeby nie rozwodzić się za długo nad linkami, jeżeli macie bardziej specyficzne potrzeby i zachcianki, to zdecydowanie odsyłam do swojego bloga, bo też właśnie po to zbieram to od wielu lat, żeby wyszukiwać bardzo różne materiały. Ja się strasznie jaram, jak na przykład uda mi się znaleźć coś takiego, wiecie, niszowego, ale co, nie wiem, ktoś może mieć zastosowanie, typu, nie wiem, znalazłem kiedyś... Ostatnio czytałem o tych mapach, nie? W sensie ktoś odblokował, Jezu, jaka ogromna biblioteka map. Historycy ostatnio szukali, słuchajcie, skąd oni mapę mają wziąć? To odesłałem od razu na twojego bloga, żeby sobie tam wertowali, nie? No tak, dokładnie. Jak się pojawią jakieś fajne archiwa map, parę, nie wiem, dwa lata temu znalazłem stronę, która na przykład generuje rysunki izometryczne, co jest oczywiście bardzo specyficzne, ale jeżeli na przykład ktoś się takimi rzeczami plastyczno-matematycznymi jara, to po prostu jest to niebo. Natomiast z muzyką i z wideo jest trochę trudniej, bo też warto pamiętać, że to są rzeczy, które się tworzy trudniej i tworzy... I drożej. Dokładnie, one zajmują czas, nawet jeżeli nie pieniądze, zajmują czas, więc takich materiałów jest w sieci mniej. Oczywiście najwięcej będzie zdjęć. Bardzo dużo jest takich treści, takich bardzo podstawowych, tak jak Wikipedia, czy takich właśnie, nie wiem, typu pomysły na gry, scenariusze i tak dalej. Tego jest bardzo, bardzo dużo. I warto po to sięgać. Bardzo dużo dużych, profesjonalnych organizacji publikuje na otwartych zasobach. Czyli wspomnieliśmy podręczniki, ale na przykład ja uwielbiam materiały Uniwersytetu Dzieci. Są świetne scenariusze, oni też nagrywają filmiki do tych scenariuszy lekcji, głównie wczesnoszkolnych, takie profesjonalne, mają na to środki i też możemy z nich korzystać nie tylko na lekcji, ale możemy je też po prostu przerabiać w ramach tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Więc na otwartych zasobach znajdziecie katalogi różnych materiałów, różnych bibliotek cyfrowych. Natomiast na prawo kultury, to są te dwa linki, które też rzucaliśmy na początku, znajdziecie dwa materiały, które bardzo polecam. Jeden to jest przewodnik po prawie autorskim, czyli no, dzisiaj rzucaliśmy sobie skrótowo pytania i odpowiedzi, ale jeżeli macie coś bardziej szczegółowego i chcecie się dowiedzieć o tym więcej, myślicie o swojej działalności też być może w sieci jako cyfrowi nauczyciele bardziej profesjonalnie, warto się z tym zapoznać. Albo jeżeli macie po prostu bardzo konkretną wątpliwość czy pytanie, na które dzisiaj nie odpowiedzieliśmy, to drugi link to jest pierwsza pomoc na prawokultury.pl. Pierwsza pomoc to jest ponad 300 pytań do prawnika, które były zbierane przez kilka lat i edukatorów i nie tylko, na które są po prostu odpowiedzi prawnika bardzo precyzyjne. Tak? Na przykład nie wiem, czy mogę wykorzystać grafikę z sieci
gdzieś tam znalezioną na t-shircie, który chcę sprzedawać. Tak, jeżeli macie już takie pytania w głowie, bardzo konkretne, szczegółowe, jest spora szansa, że tam znajdziecie odpowiedź. Wystarczy wejść na stronę prawokultury.pl, pierwsza pomoc, i tam wyszukać po hashtagach pytania z naszego obszaru, który nas może interesować, albo w poradniku znajdziecie tam po prostu przewodnik krok po kroku po prawie autorskim, a jeżeli szukacie materiałów, grafik, filmów, muzyki, bibliotek cyfrowych, albo aplikacji, które generują takie darmowe otwarte zasoby, to na otwartezasoby.pl zapraszam. Mm-hmm. No dobrze, słuchajcie, 45 minut, czyli kolejna godzina lekcyjna z tematem jak uczyć online, ale bez narzędzi, a bardziej o tym, jak robić to dzisiaj. Zdecydowanie mówiliśmy o tym, jak to robić legalnie i świadomie. I mało tego, ja bardzo mocno promuję to, żebyście jak wrócimy gdzieś tam w normie do szkoły, albo nawet jak teraz gdzieś będziecie pracowali z uczniami, żebyście poruszyli ten temat, bo ja bardzo mocno zawsze jak z uczniami pracuję, bo oni nie mają tego nawyku, w ogóle nie szanują praw autorskich, bo u nich to jest prawem zapisz jako i to jest, wiecie, już można wstawiać wszędzie, więc mówię im wprost, że dbajcie o to, żeby wam to nie weszło w nawyk, bo dzisiaj pewnie nikt z konsekwencji od was nie wyciągnie, ale w przyszłości jak wam to wejdzie w nawyk, to potem się nagle okaże, że będziecie mieli przez to problemy, nie? I możecie też o tym przekazać swoim uczniom, którzy teraz będą online'owo pracowali, nie wiem, tworzyli dla was jakieś filmiki, prezentacje, żeby od razu myśleli o tym, żeby to, co robią, nawet jeżeli miał być odrobinę, nie wiem, słabszy hit Beyoncé, nie zastosują go, tylko znajdą jakieś plumkanie na YouTubie, bo YouTube też udostępnia bazę swoich plumkań i muzyczki w tle i tak dalej, które są mogą do wykorzystania, ale żeby oni byli świadomi, że to nie chodzi o to, że oni mają kraść, bo to autentycznie, ja to nazywam wprost, to jest kradzież czyjejś pracy i nie można tego robić po prostu, nie? Jeżeli ktoś na to nie wyraża zgody, to trzeba uczyć już młodych, żebyśmy potem nie mieli tych problemów jak teraz, żeby nauczyciele nie wiedzieli, czy mogą, czy nie mogą, bo jak nauczymy naszych uczniów, że nie mogą wtedy, a mogą wtedy, to jakby za kilkanaście lat będziemy mieli bardziej dojrzałe społeczeństwo, które będzie rozumiało, że słuchaj, no nie, tego nie kradniemy, no nie jest tak, że ty możesz sobie to teraz publikować, nie? Na swoim na przykład Facebooku, gdziekolwiek podpisywać, albo nie podpisywać i wiesz, i zbierać lajki na przykład, tylko za to, że pobrałeś jakieś fajne zdjęcie z internetu i ty sobie profil swój ten pompujesz na przykład, bo to też są często błędy moim zdaniem młodych ludzi albo nawet starszych, niedoświadczonych, że zbiorą sobie właśnie bibliotekę jakichś fajnych rzeczy, nie zastanawiają się nad licencją, zrobią sobie profil na Facebooku i nagle się cieszą, że mają ileś lajków, a ktoś potem się do nich odezwie, hola, to są moje, latają moje zdjęcia, nikt mnie nie zapytał o to, czy mogę, i nagle się okaże, kurczę, dostaną zamiast puk-puk, bo nikt nie będzie dla nich miły, dostaną od razu nakaz sądowy, bo tak też może być, jak ktoś nie będzie chciał się z nimi dogadać, prawda, Kamilu? To ja ci się tylko wtrącę, będę mocno bronił młodych w tym wszystkim, to znaczy z mojego doświadczenia, a że tak powiem, pracuję zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi, bo nie jestem nauczycielem, tylko po prostu pracuję czysto szkoleniowo, naprawdę bardzo równo i dorośli, i młodzież równie słabo korzystają niestety z tych kwestii prawnych i znają się na tym, wiedzą i niestety, jakby twój apel podpisuje się jak tylko mogę pod tym, że jakby dlaczego warto się tego nauczyć my, jako dorośli, jako edukatorzy, bo jest jakaś szansa, że zadziałamy jako pozytywny wzór. W momencie, kiedy mamy tylko bardzo dużo mitów, wątpliwości na temat prawa autorskiego, albo taką olewkę, że no dobra, nie trzeba, nikt na to nie zwrócił uwagi, to jest trochę tak, że wzajemnie po prostu i dorośli, i młodzież trochę po prostu zasila to i jest dla siebie wzorem, bo moim zdaniem nie jest trochę tak, że tylko oni mniej szanują te prawa autorskie. Powiedzmy sobie szczerze, że u nas jest z tym też wśród dorosłych duży problem. Bardzo często z niewiedzy i z takiego poczucia, że nie mam na to czasu, nie ma sensu się tym zajmować, nikt tego nie będzie ścigał, nikt na to nie zwróci uwagi. To nie jest prawda, zwracamy na to coraz bardziej uwagę, wspomniałeś o tych akcjach na początek, też właśnie takiego pozytywnego dawania sobie znać, że ej, szanuję twoją pracę i myślę, że to jest, i to jest w ogóle najlepszy trend, jaki warto wspierać, taki, w którym my sobie wzajemnie dajemy znać o tym i jesteśmy też po prostu dobrym wzorem dla kolejnych osób, tak, czy młodszych, czy tych, z którymi pracujemy. Patrzymy na to, dbamy o to, szanujemy inne prawa i też mówimy, kiedy nam się to podoba. Tak, jesteśmy świadomi po prostu tego, nie? To jest tak samo, jak wyobraźcie sobie ktoś, wy pracujecie przez miesiąc przy tablicy, a ktoś za to dostaje pensję na przykład, nie? No to też by było moim zdaniem bardzo słabe i by was to wkurzyło i byście dociekali swoich praw. To wtedy by były jakieś tam pracownicze, a tutaj mówią o prawach autorskich, które są bardzo takie w Polsce, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu można było kupić wszystko na kaseciakach, każdy kopiował, bo nie było tego. Myślę, że jeszcze niewielu z nas tak naprawdę wie, jak to działa, jak powinniśmy to robić zgodnie z zasadami. Słuchaj, Kamil, jeszcze pytanie, bo mi się odświeżył czat teraz po jakimś tam czasie, a jest padło pytanie, a co z sytuacją, kiedy robię filmik, gdzie dzieci śpiewają piosenkę z książki? Czy naruszam prawa autorskie?
Znaczy, jak śpiewają, to na pewno nie, bo rozumiem, że śpiewają w klasie, ale gdybyśmy mieli nagrać teraz taki filmik i go opublikować na YouTubie, powiedzmy, nie wiem, czy nawet nagrać go, kiedy jest jakaś impreza szkolna, tak, i chcemy go opublikować na YouTubie, to w tym momencie to, co się dzieje, to też no, my tworzymy wykonanie, ale jednak cudzego utworu. My mamy prawa do wykonania, dzieciaki zaśpiewały, znaczy to one mają prawo do wykonania, ale samo wykonanie jest cudzego utworu. Więc mogę to zrobić dla dozwolonego użytku w klasie, mogę zrobić to na imprezie szkolnej nawet, bo szkoły też mają co do tego uprawnienie, ale w momencie, kiedy to uwiecznię, nagram i chciałbym rozpowszechniać, publikować na YouTubie, to tutaj musimy się spodziewać tego, że to jest naruszanie tych praw. Znaczy, ja muszę mieć też zgodę co do tego, żeby publikować wykonania cudzych utworów. Dobra. Czy w opisie filmików, jak ma na przykład, można wpisać autorstwo? Nie, no, dobra, nie czekajcie, czekajcie, bo tutaj czytam na szybko komentarze, które się odświeżyły. Pistacja jest rewelacyjna. Panowie, podajcie jakąś propozycję na zrobienie fajnej prezentacji. No to prezentację robimy po prostu fajną z materiałów, które są. Nie zawsze to musi być, słuchajcie, grafika na Pixabayu. Czasami wystarczy hasło i jak o tym dobrze opowiadamy. No, jakby, dobra, tu nie będziemy mówili o tym, jak prezentację. Dobra, dobra. Tylko szybko jedną rzecz. Jeżeli Pixabay to jest dla Was za mało z grafikami, to absolutnie serwis, który polecam, dlatego że jest moim zdaniem genialny edukacyjnie. Wrzucę zaraz też link na Facebooka, ale to jest The Noun Project. To jest biblioteka kilkudziesięciu tysięcy ikon wektorowych na dowolny temat. Co powoduje, że na przykład, jeżeli tak jak ja pracujecie, że potrzebujecie bardzo różnych ilustracji i czasem na zdjęciach tego się nie da przekazać, ale to mają być symbole. Na przykład takie robię szybko gry szkoleniowe, czy takie ćwiczenia na przykład z dzieciakami albo kreatywne, no to, że mogę sobie wydrukować, opublikować na blogu, nie wiem, nie tylko tam kolbę stożkową, ale potrzebuję kolbę stożkową, szklankę, zegarek, komputer, kubeczek, bo ma znaczenie każdy z tych innych przedmiotów, no to nie znajdę miejsc, które to idealnie odpowiadają, a ikonki mi to załatwią. I na The Noun Project wszystko jest na CC BY, czyli na uznanie autorstwa, musicie tylko podać autorów. I już. Mało tego, nie, jeszcze powiem wam lepszą rzecz, bo tam są dwie opcje, płatna i bezpłatna, i na bezpłatnej od razu pobieracie, to generuje wam się przezroczysty plik PNG od razu na dole z podpisanym autorem, czyli nawet się nie musicie martwić o to, czy ten autor będzie podpisany, czy nie, bo po prostu wygenerowany plik ma podpisanego autora. Jak wkleicie ten cały plik razem z tą kolbą, to na dole będzie created by i będzie podpisane. Także ja wiem, bo z tego korzystałem i macie jakby czyste rączki. The Noun Project, takie dziwne się. Jak ktoś jest super geekiem, to można sobie zainstalować wtyczkę The Noun Project do prezentacji Google'owych albo do Office'a PowerPoint'a. Się wybiera. No i z tej całej bazy ten nam działa. Henoun projekt, czyli projekt.com. Dobrze, Kamilu, ja myślę, że będziemy kończyć. Zagadaliśmy ich przez 52 minuty. Trudny temat, ale udostępniajcie ten materiał, bo zależy mi i Kamilowi na tym, żebyśmy byli świadomi. I Kamil tworzy treści w internecie, i ja tworzę treści w internecie. Na początku, nie ukrywam, to też był dla mnie bardzo taki temat. Być może popełniłem parę jakichś błędów. No jakby wiecie, jestem tego świadom, że mogłem, nie wiedziałem o wszystkim, ale dystans, jaki był od kiedyś do teraz, jest taki, że ja zawsze starałem się być świadomy, a teraz już wiem, że mam takie źródło jak Kamil i wiem, że Kamila mogę zawsze zapytać. Kamil mi dużo rzeczy opowiedział. Ja teraz już staram się naprawdę dbać o to, że szukam licencji, szukam źródeł, które wiem, że jestem pewny, a jak nie jestem pewny, to po prostu czasami, słuchajcie, odpalam sobie PowerPointa, funkcję rysuj, czy funkcję tam złóż bloczki i sobie przesuwam te prostokąciki, schemat sobie tworzę sam, bo czasami jest to prostsze niż szukanie materiałów, które... Aha, ważna rzecz, właśnie, bo też często korzystamy z podręczników różnych i kusi nas, żeby na przykład mamy multibooka, tak, który jest jakby cyfrową wersją podręcznika, super, robię sobie po prostu screenshot, wstawiam do prezentacji. Dzisiaj to będzie pewnie najprostsza wersja do tego, żeby nagrać do tego materiału. To było, jeżeli opublikujecie to tylko dla swoich uczniów i będziecie mieli na tym kontrolę, to okej, ale w sytuacji, w której zrobicie materiał prezentacyjny i on wyjdzie poza ten kontrolowany obieg, to uważajcie, jak będzie wydawnictwo miało do was pretensje, że wklejacie coś, za co oni zapłacili, za wydanie, za grafiki itd., itd., a wy sobie to po prostu wklejacie jako stronę gotową i mówicie, że no to teraz na filmiku zobaczcie, tu mamy obieg wody na przykład w przyrodzie, a to gdzieś tam masa ludzi na Takich to materiałów możemy skorzystać w ten sposób publicznie. nie możemy po prostu, nie? Chociaż one są niestety najprostsze, jesteśmy do nich przyzwyczajeni, one mają wszystko, czego potrzebujemy, to pamiętajcie, one są chronione prawem autorskim i wydawnictwo od tego jest, że ono po prostu zarabia na tym, że sprzedaje takie podręczniki, bo najpierw wydało kupę kasy na to, żeby je stworzyć. I to jest jakby uczciwe.
To jest najprostsza droga dla nas, ale jednocześnie, uwaga, najbardziej niebezpieczna. Więc żeby nas nie pokusiło o to, żeby z tego korzystać, chyba że, pamiętajcie, wiemy, kto to ogląda. Także jeżeli to mamy kontrolę, to spoko, nie? Możecie to wkleić w prezentację, ale wysłanie, bo to jest właśnie to, dzisiaj na przykład, kiedy będziecie wysyłać jakąś prezentację w formie PDF-u i wysyłacie ją jednemu uczniowi, bo Kamilu, ja zadam ci pytanie, wysyłam to uczniowi X mailem, a powiedz mi, co się wydarzy, kiedy ten uczeń X powie, ale to jest zarąbista prezentacja, i roześle wszystkim moim znajomym na Facebooku, wstawię ją, ten link do tego, do jej prezentacji. Co wtedy? Z perspektywy prawa liczy się to, kto rozpowszechnił ten utwór, to znaczy rozpowszechnił go. Czyli autor, czy ten, który rozsyła ten link dalej? W tym momencie uczeń, no bo my go przekazaliśmy technicznie jednej osobie, której, jeżeli robiliśmy to w ramach science szkolnej, naszej komunikacji z uczniem, to robiliśmy to w ramach zwoła, które rozpowszechnia. Okej. No dobra, czy już wiemy, że odpowiedzialność jest tej osoby, która to ewentualnie niekontrolowanie puszcza dalej w sieć. No dobrze, to tyle, moi drodzy. Dziękuję ci, Kamilu, bardzo. Trzymaj się i udanego wieczoru, także gaś pożary bezpiecznego internetu i otwartych zasobów. Trzymaj się, pa. Dzięki wzajemnie i dobrej pracy zdalnej wszystkim. Dzięki, hej. No dobra, słuchajcie, ja w takim razie będę się też z wami żegnał. Kamil już tam pakuje swój sprzęt i zaczyna myśleć o tym, jaki nam napisać następny wpis na blogu. Polecam wam polubić i zapisać się do jego newslettera, bo uwielbiam dostawać raz na jakiś czas od Kamila. On nie zasypuje spamem, ale za to przysyła content, który jak nie mam czasu wchodzi na jego bloga, to dostaję powiadomienie z poczty. Kamilu, przypomnij mi, bo ty mnie jeszcze masz podsłuch, powiedz mi, jak się nazywają te twoje fajne newslettery, bo ja uwielbiam ją nazwę. Jak to było? Tydzień. Rekonesans w sieci, dokładnie, Kamil podpowiedział, rekonesans w sieci, tak się nazywają newslettery, rekonesans w sieci, o tak się nazywa, newslettery Kamila, i zapiszcie się na jego stronie i wtedy będzie to wszystko u was na bieżąco. No dobra, to jeszcze raz bardzo wam dziękuję za przegadaną kolejną godzinę, a na jutro będzie coś następnego, także bądźcie gotowi, pewnie znowu koło popołudnia wstawię grafikę, udostępnijcie proszę ten materiał, nie bagatelizujcie tego tematu, no, bądźmy dojrzali przy okazji tego, co się dzieje. Nie tylko chodzi o to, żebyśmy mieli know-how, jak tam zrobić quizy, jak przygotować filmy i tak dalej, tylko jak to zrobić, słuchajcie, bezpiecznie, zgodnie z prawem, bo jednak nas jako edukatorów, no jakby to obowiązuje i nie bagatelizujmy tego, i to od nas wychodzi ze źródeł. Uczeń, który powinien też być świadomym dorosłym potem w przyszłości, który też nie będzie kradł po prostu, chociaż to jest kuszące, bo przecież można wszystko zgrać na komputer i potem publikować jako swoje. Nie uczmy ich tego, bądźmy dla nich dobrym przykładem. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, no i do zobaczenia. Cześć. Aha, no oczywiście na końcu zawsze mówił do was Dawid Łasiński, pan Belfer, czyli nauczyciel z internetów, albo inaczej, najlepszy youtuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród youtuberów. Cześć, pa.